Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Witam w programie Republika po południu. Zastanowimy się dzisiaj, kiedy będzie głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy w Senacie. Porozmawiamy o liście 51 parlamentarzystów Platformy, no i o wczorajszym szczycie bukareszteńskiej dziewiątki. Zapraszam serdecznie. I witam serdecznie gości programu. Pan poseł Mieczysław Kacprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie, panie pośle. Pan minister Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. I pan poseł Artur Łącki, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam wszystkich telewidzów. Zapraszam nad morze. Jak widać, piękna pogoda. Och, jakbym skorzystał z takiego zaproszenia, panie pośle. Niestety, panie pośle, pracujemy. Panie ministrze, kto nie potrafi odpoczywać, tak moja babcia mówiła, ten nie potrafi pracować, więc proszę sobie zrobić chwilę przerwy i zapraszam. No, o pracę chciałem pana posła Łąckiego zapytać, bo pan marszałek Senatu Tomasz Grodzki sprawia wrażenie, jakby chciał bardzo celebrować ratyfikację, senacką część ratyfikacji ustawy o Funduszu Odbudowy. Ta ustawa składa się z 85 słów. To są dwa zdania, z których kluczowe dwa słowa brzmią, że wyraża zgodę. I jakby to jest najistotniejsze. Tak się bardzo mnie ciekawi od paru dni, panie pośle, dlaczego tak się dzieje? No bo te ostatnie głosowanie w Sejmie w sprawie Funduszu Odbudowy, no najłagodniej rzecz ujmując, sukcesem pana ugrupowania nie jest. To po co ten brak sukcesu tak celebrować, przeprowadzać nad nim konsultacje społeczne? Jaki jest tego powód? No, sukcesem może nie jest, ale też i porażką nie jest, chociaż niektórzy wieszczą porażkę i upadek Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, ale jednak porażką nie jest. No może i ta ustawa ma tylko tyle słów i tyle zdań, ale nierozerwalną częścią tej ustawy, nikt temu nie zaprzeczy, jest KPO, a ono ma już 500 stron i naprawdę trzeba się nad tym pochylić i mieć czas nad tym, żeby to wszystko przeczytać. I nie można rozpatrywać tej ustawy w oderwaniu od KPO, trzeba to rozpatrywać razem. I tutaj Senat na pewno nie wybierze szybkiej ścieżki ratyfikacji tego Krajowego Planu Odbudowy, tak jak mówię, bo to temat jest zbyt poważny i było to widać na posiedzeniach Sejmu, kiedy składaliśmy razem z PSL-em swoje poprawki do tego KPO. Widać to po tym głosowaniu, przecież jakie emocje wzbudza w społeczeństwie, jakie emocje wzbudza we wszystkich telewizjach, że naprawdę musimy nad tym posiedzieć. No nie może być tak. No największe emocje to tak jednak wzbudza głosowanie Platformy Obywatelskiej, panie pośle, i to również posłów z pana ugrupowania. Tak, ale nie może być tak, jak to zazwyczaj PiS próbuje ważne rzeczy przepchnąć kolanem przez Sejm w 3 dni, przegłosować, zagłosować, zapomnieć i później będzie tak, jak będzie. Ale nie ma w tej chwili żadnego projektu ustawy dotyczącego Krajowego Planu Odbudowy. Jest dwuzdaniowa ustawa ratyfikacyjna, do której, jak twierdzą konstytucjonaliści, nie można wprowadzać poprawek, nie można wprowadzać warunków, bo nie można trochę ratyfikować umowy międzynarodowe. Ale przy okazji tej ustawy można trochę zmienić KPO. I tego to chcemy zrobić. To chcemy uczynić, a przynajmniej to, żeby można było jedną rzecz tam zmienić, czy jedną rzecz wprowadzić, czyli wprowadzić porządny komitet sterujący, który będzie kontrolował te pieniądze. I przy okazji tej ustawy chcemy to zrobić, tak jak przy okazji tej ustawy chcieliśmy to zrobić w Sejmie. Pan poseł Mieczysław Kacprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe w ostatniej chwili, ale jednak zagłosowało za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Czy w Senacie też senatorowie PSL-u będą chcieli wprowadzać poprawki, też będą chcieli no, tak bardzo dogłębnie pracować nad tymi dwoma zdaniami w tej ustawie? Panie redaktorze, pan chyba nie śledził naszych wystąpień, naszej dyskusji nad tym projektem i od początku mówiliśmy, że my jesteśmy za tym, aby te pieniądze trafiły do Polski, do Polaków, do naszych rodzin, do samorządów, do firm. Natomiast chcieliśmy, aby działo się to
w sposób jasny, czytelny, żeby nie budziło podejrzeń, tak jak w tej chwili mówi się, że to będzie, że to będą środki programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, że nie ma jasnych, czytelnych zasad. Więc tylko o to nam chodziło. Panie pośle, to jak rozumiem to, co pisze Gazeta Wyborcza, że Władysław Kosiniak-Kamysz miał być premierem rządu technicznego, to są same, to jest sama nieprawda, czy tak? Panie redaktorze, to są dwie różne sprawy. Wcześniej czy później premier rządu się zmieni i ktoś tym premierem będzie, bo nie wierzę, żeby dalej mógł być kontynuowany w tym wydaniu rząd, który funkcjonuje w tej chwili. Natomiast plan odbudowy, bez względu na to, jaki będzie rząd, kto będzie premierem, jest potrzebny dla Polaków. Potrzebne jest racjonalne wydanie tych pieniędzy, tak aby jak najlepiej służyły, bo to są pieniądze na pokolenia. My mamy odbudować naszą gospodarkę. Mamy przeprowadzić dzisiaj całą transformację energetyczną. Ja mówiłem na konferencji prasowej dzisiaj wcześniej. My do 30 roku mamy mieć 50% zmniejszone emisje. Do 50 roku 100%. Jeżeli naszą wyobraźnię uruchomimy, to są ogromne przedsięwzięcia. 38-37% środków, tych, o których mówimy, ma być przeznaczone na te sprawy. I my nie możemy tak sobie, a tu wybudujemy jakieś lotnisko, które będzie nie eliminować stężenie emisji, a będzie jeszcze bardziej zwiększać. Przecież prawdopodobnie, jeżeli czytamy się w te wszystkie propozycje, które pojawiają się i będą się pojawiać, to my będziemy musieli ograniczać lotniska i loty samolotowe, pomimo że jest to wygodne, ale jest to jeden z najbardziej emisyjnych w tej chwili środków komunikacji. Więc rozsądne wydawanie pieniędzy, żeby odbudować naszą gospodarkę, żeby zrobić, naprawić to, co zagraża bytowi człowieka na kuli ziemskiej, a więc zanieczyszczenie środowiska i tutaj cała ta energetyka. Więc w planie KPO nie ma w ogóle zapisane, jak my to będziemy robić, co my chcemy robić. Czy te pieniądze trafią tak, jak się planuje do dużych korporacji, z spółek Skarbu Państwa, już będę kończył, typu Orlen, typu inni energetycy, czy to trafi do ludzi i to zostanie uspołecznione. Dziękuję, bo chyba za długo mówiłem. Bardzo dziękuję za chwalebną zwięzłość, panie pośle. Pan minister Skurkiewicz, jak się odniesie do głosów poprzedników? No i co faktycznie zmieni ta zwłoka w Senacie? Bo zdaje się, pan marszałek i w ogóle Senat może skutecznie jedynie wydłużyć ten proces. Oczywiście Senat może przetrzymywać zgodnie z procedurą do 30 dni ustawę i dyskutować nad zapisami, tak jak pan słusznie wspomniał, ustawy, która liczy niewiele ponad 80 słów. Oczywiście w tym zakresie możliwości legislacyjne są ograniczone, a na pewno nie ma możliwości zmiany Krajowego Programu Odbudowy. No, dyskusja nad Krajowym Programem Odbudowy już była i konstruktywne działanie w tym zakresie się odbyły i to ze strony tak Polskiego Stronnictwa Ludowego, za co też jesteśmy wdzięczni za bardzo merytoryczne podejście do Krajowego Planu Odbudowy, jak również i ze strony Lewicy. Taką szansę miała również Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska i z tej możliwości niestety nie skorzystała. Więc dziś te możliwości są absolutnie już ograniczone na tym etapie senackim. Szkoda, że pan marszałek Grodzki nie chce włączyć tego punktu do posiedzenia, które rozpoczyna się jutro o godzinie 11. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości będziemy zgłaszać taki wniosek. Zresztą uczyniliśmy to w ubiegłym tygodniu w formule formalnego wystąpienia, ale jeżeli to będzie mało, to również będziemy to realizować jutro na rozpoczęciu poprzez wniosek formalny o poszerzenie porządku obrad, dlatego że to jest bardzo ważny dokument, bardzo ważny
ważna ustawa, tym bardziej, że ja przypomnę, w założeniach, które płynęły z Komisji Europejskiej, było, że ratyfikacje państw członkowskich mają się odbyć, czy mają być zrealizowane do końca kwietnia 2021 roku. Ten termin został prolongowany, wydłużony o 2 tygodnie i taki, wydaje się, ten ostateczny termin mija w połowie maja, więc no, będzie to nie najlepiej postrzegane, jeżeli chodzi o dyskusję nad budżetem, nad również tym programem odbudowy europejskim w wartości 75 miliardów euro, jeżeli nie dotrzymamy tego terminu, który został wyznaczony na połowę maja. Ja jestem przekonany, że te środki finansowe, i jeszcze raz powtórzę, dziękuję tutaj za tą konstruktywną dyskusję i rozmowę i propozycje, które zostały zgłoszone do KPO, bo rzeczywiście ta dyskusja była bardzo ważna i potrzebna, i zgadzam się tutaj odnośnie tego komitetu monitorującego, ważne ciało, tylko nie bardzo rozumiem obaw ze strony pana posła Łąckiego, że on, ten komitet, nie będzie miał określonych możliwości sprawczych. No nie, no tam będą zasiadać również samorządowcy, przedstawiciele również samorządów wojewódzkich, bo to będą również wielcy beneficjenci tych środków finansowych, również i pracodawcy, również przedstawiciele podmiotów gospodarczych. Jestem przekonany, że to wspólnie będziemy podejmować decyzje o dystrybucji tych środków finansowych. I kończąc już, to są naprawdę bardzo duże pieniądze. To jest ponad 250 miliardów złotych, które trafi do naszego kraju, licząc tylko ten fundusz odbudowy, fundusz pokowidowy, ale przecież my dzisiaj powinniśmy rozmawiać o całym budżecie dedykowanym dla naszego kraju, budżecie unijnym, a to jest przecież kwota 770 miliardów złotych na najbliższych 6 lat. To naprawdę są gigantyczne pieniądze, które będą w znacznej części, nie powiem, że konsumowane, ale w znacznej części będą realizowane przez nasze polskie samorządy, bo polskie samorządy wiedzą, jak pieniądze wydawać. I cieszę się, że również w tym zakresie będą miały decydujący głos. Pan poseł Artur Łącki, zmieniając trochę temat, wspomniałem już o braku sukcesu związanego z głosowaniem nad Funduszem Odbudowy, ale 51 parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej pisze list otwarty, w którym domaga się wieloaspektowych zmian. No, jeżeli trzeba zmienić wiele aspektów, to ja to odczytuję jako poważny kryzys. Kwestionowane otwarcie jest przywództwo Borysa Budki, krytykowany jest Rafał Trzaskowski za brak konsultacji takich inicjatyw jak ten kampus ostatni. Jak pan to skomentuje? Czy źródłem jest pozycja, czy osobowość, źródłem problemów Platformy jest osobowość przywódcy, pana Borysa Budki, czy może głębiej chciałby pan zdiagnozować przyczyny takiego kryzysu? Panie rektorze, w tym momencie, ale jednym zdaniem chciałbym się odnieść do pana ministra Skurkiewicza. Z pełnym szacunkiem, panie ministrze, komitet sterujący będzie najważniejszym ciałem, który będzie kontrolował wydawanie tych środków z KPO, ale tylko w jednym przypadku. Jeśli on będzie tak skonstruowany, jak mówi opozycja, czyli jeśli wejdą tam do niego członkowie delegowani przez samorządy, a nie mianowani przez ministra. Nie chodzi o to, żeby ten fundusz był funduszem niestety wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Ale panie pośle, tylko jedno zdanie, żeby nie przeszkadzać pana wypowiedzi. Jeśli pozwolicie. To są rzeczy, które zostały ustalone i tak to też będzie. To nie będzie homogeniczny komitet. On będzie połączenie... Nie do końca, bo w ostateczności będzie podejmował decyzję ministra. Chodzi o to, żeby samorządy, Związek Miast Polski podjął decyzję, kto będzie z ich strony, i pan minister, żeby się do tego nie wtrącał, żeby Związek Wiejski też podjął, żeby pracodawcy dali swojego i żeby pan minister się do tego nie wtrącał. Tak powinno być to skonstruowane i tak życzyłbym sobie, żeby było zrobione. A wracając teraz do pytania pana redaktora, bo to już tydzień czasu trwa, czy ponad ten list 51 czy 52, już można byłoby naprawdę dać sobie spokój. No, ja uważam, że koledzy moi, którzy podpisali się w tym liście, mają prawo do swojej oceny, mają prawo do swojej opinii, ale niekoniecznie powinni robić to w formie listu otwartego.
mamy naprawdę kluby, jesteśmy umówieni na klub wyjazdowy i tam trzeba takie sprawy rozmawiać. No ale panie pośle, skoro piszą taki list w formule listu otwartego, no to też jest samo w sobie świadectwo pewnego kryzysu w pana partii. No albo frustracji tych osób, które to napisały. No bo dzisiaj słyszę pana Rasia, który mówi, że najchętniej by zmienił przewodniczącego na pana, przepraszam, ministra chyba, już nie pamiętam, bo mówił o kimś, że zmieniłby na pana, Ministra Sikorskiego. Na Sikorskiego, dokładnie. Niektórzy mówią, że powinien wrócić pan Schetyna. No, pan Budka został wybrany w demokratycznej partii, w demokratycznych wyborach przewodniczącym tej partii. I statut naszej partii, jeszcze raz o tym powiem, statut naszej partii na ponowne wybory pozwala najszybciej po dwóch latach od poprzednich. Więc nie wiem, po co takie listy. A po drodze, panie pośle, przepraszam, wejdę w słowo, po drodze są sondaże, w których no już regularnie przegrywacie z ruchem Szymona Hołowni, który jest no politycznym nowicjuszem, z całym szacunkiem dla niego. No dlatego raczej bym się porównywał do starych partii, które funkcjonują w Sejmie. I tak samo jak nam spada, to i tak PSL-owi nie przybywa, niestety. Lewicy nie przybywa, na szczęście. PiS-owi też nie przybywa, na szczęście. Bo jakby popatrzeć na te ostatnie sondaże, to gdyby to przełożyć na mandaty, to ma, zdaje się, 210 mandatów i nie ma skąd, dobrać 21, żeby mieć większości. Czyli w tym wypadku, gdyby doszło do przyspieszonych wyborów, to PiS nie stworzyłby rządu, bo nie ma 21 mandatów, żeby dobrać. Konfederacja z nim nie pójdzie, każdy inny nie. Najgorsze, co mogłoby się stać, to już dawno o tym mówię, to koalicja PiS-u z Lewicą, czyli dwóch najbardziej lewicowych partii, takich czekistowskich. Myślę, że przynajmniej konserwatywni posłowie z PiS-u nigdy do tego Tymczasem konserwatywni posłowie z Platformy Obywatelskiej są kuszeni przez PSL tworzeniem chadecji pod patronatem byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Czy PSL chce już uczestniczyć, widzi w Platformę jako taką masę upadłościową, chce się już pożywić na tej masie upadłościowej? Ale pan redaktor jest złośliwy. Tutaj ja wrócę do pana ministra Skurkiewicza. Krajowy plan odbudowy, panie ministrze, zmieni się. Bruksela to zmieni, bo to jest nie do... odeślę nam z powrotem do poprawki, bo to jest nie do przyjęcia, te 500. On to panu daje słowo, ja nie będę miał na to wpływu, ale tak, takie są sygnały i to płynące z Brukseli, to nie złośliwe sygnały, więc to musi ulec poprawie, więc nie wiadomo, po co ten pośpiech był, bo pośpiech taki w przeciągu jednej nocy wrzucić to i przegłosować, nie było takiego i nie ma w dalszym ciągu takiego pośpiechu. Ja wiem, o co wam chodziło, żeby wykorzystać moment lewicy, że chcę poprzeć wam, bo wasi posłowie nie popierali tego, wbrew temu, co myśmy od początku mówili, że popieramy, to wasi posłowie nie poparli, ale dzisiaj mamy dalszy ciąg z panem ministrem Ziobrą tego wszystkiego. Wracając natomiast do tego, czy masa upadłościowa, nie. Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy nie prowadziło kłusownictwa, jak niektórzy to robią. Oczywiście jest w tej chwili miejsce... Jedna partia jest nazywana nawet kołem łowieckim, a przepraszam, że wejdę w słowo. Na scenie politycznej, na rozsądne centrum, na rozsądną chadecję. I coraz więcej osób dostrzega to, coraz więcej komentatorów, polityków dostrzega to i to wcześniej czy później się stanie. To jeżeli ktoś by miał być kuszony w jakiś sposób i przyciągany, to my takich metod nie będziemy stosować. Jeżeli ktoś natomiast dojdzie do wniosku, że te poglądy, które prezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska w tej chwili, są mu bliskie, to zapraszamy i myślę, że w przyszłym parlamencie polskie to centrowe środowisko chadeckie będzie miało istotne znaczenie, istotny wpływ na to, co się będzie działo u nas w Polsce. Natomiast wracając do sondaży, akurat dzisiaj sondaże dla PSL-u, panie pośle, są dość dobre. Jutro pewnie będą... Gratuluję. Tak to jest z sondażami. My tak nie przywiązujemy uwagi do tego, aczkolwiek na pewno każdego z nas, mnie również,
coś łaskocze, jak te sondaże są dobre i cieszy. Natomiast one będą się zmieniać i myślę, że scena polityczna się ustabilizuje. Zamieszanie, które zostało wywołane w ubiegłym tygodniu, było niepotrzebne, bo tych emocji między poszczególnymi ugrupowaniami jest tyle, że mało się ludzi nie pozabijają. Pan minister... A żeby jeszcze jedno zdanie, przepraszam bardzo, panie dyrektorze, ostatnio Platforma jest największą partią centrum i tą partią centrum zostanie. I pogłoski o tym, że zniknie z naszej sceny politycznej są naprawdę przedwczesne. Dobrze. Pan minister Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, no bardzo prosił o odniesienie do głosów poprzedników, ale też no, niesłychanie ciekawy szczyt w Bukareszcie, szczyt B9, głos krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jak wiceminister ocenia, wiceminister obrony narodowej ocenia rezultaty tego szczytu? Już nie będę miał czasu, żeby panom też w tej kwestii udzielić głosu. Jeżeli chodzi o kwestię, o której przed chwilą dyskutowaliśmy, oczywiście pewnie wybory rozstrzygną to, jakie partie znajdą się w parlamencie, ale to dopiero w roku 2023. To kłusowanie na scenie politycznej niektórych formacji odbywa się. Ja też nie wiem, czy akurat Polskie Stronnictwo Ludowe będzie miało na tyle determinacji, na pewno będzie miało, co do tworzenia takiego ruchu centrowo-chadeckiego, bo przecież coś, taką namiastkę tworzyło w formule Koalicji Polskiej w roku 2019 i to głosy formacji Kukiz 15 dały możliwość zasiadania w parlamencie posłom Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo gdyby nie Kukiz, no to pewnie PSL-u by próżno szukać na sali sejmowej obecnej mniej kadencji, posłów więc, by miało. Więc panie myślę, pośle, że tutaj jest dawna, to na pewno jeszcze długa droga do tego, jak ta scena polityczna się ugruntuje do 2023 roku i tych zmian, przesunięć będzie jeszcze pewnie sporo. Co do Bukaresztu, bez wątpienia bardzo ważny szczyt, który odbywał się wczoraj z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych, z udziałem również sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szczyt organizowany wspólnie przez prezydenta Rumunii i prezydenta Polski. Ważny wymiar szczytu, że państwa wschodniej flanki NATO są zjednoczone. Zjednoczone w działaniach, zjednoczone również w przedsięwzięciach i w ćwiczeniach, bo przecież ten dzisiejszy dzień okraszony wspólnymi działaniami desantowymi, wspólnymi działaniami, które były podejmowane przez armię tych właśnie krajów ze wschodniej flanki NATO. Bukareszteńska dziewiątka to, pamiętajmy panowie, drodzy państwo, że to są kraje, które bezpośrednio sąsiadują, czy pośrednio i bezpośrednio sąsiadują z Rosją, bo to jest i Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Bułgaria. Więc to są kraje, które też i doświadczyły opieki, tutaj wielki cudzysłów, wielkiego brata przez blisko 50 lat. I my wszyscy wiemy, jaki jest problem w tych relacjach bezpośrednich z Rosją. Tego nie rozumieją bardzo często państwa południa Europy czy zachodu Europy. I dlatego też ważne jest, że w te nasze działania wpisuje się również działanie naszego głównego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych. I Joe Biden, który uczestniczył w tym szczycie w formule wirtualnej, jednoznacznie wskazywał, że jest konieczność rozwijania tego formatu i tego partnerstwa właśnie na wschodniej flance NATO, bo to też jest jeden z gwarantów bezpieczeństwa dla Europy, naszej części Europy, ale również i dla świata. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Przepraszam pozostałych gości, że w tym wątku no, po prostu to biorę na siebie, że źle zagospodarowałem czasem. Kończył pan, podsumowywał nasze spotkania pan minister Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej i senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Mieczysław Kacprzyk. Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska i pan poseł Artur Łącki, Platforma Obywatelska. Kłaniam się panom bardzo nisko, dziękując za to spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę serwis informacyjny, który poprowadzi Małgorzata Chodkowska.